codzienny monitoring czystości wody w Odrze. Aktywne wakacje w lesie. Dzień dobry, dziś piątek, 12 sierpnia, Beata Badura, zapraszam na wiadomości raciborskie. Mimo skażenia Odry, odcinek raciborski jest bezpieczny i nie odnotowano niebezpiecznych substancji w rzece w naszym rejonie. Wody Odry są objęte wzmożonym monitoringiem, a o każdej nieprawidłowości informowane są odpowiednie służby, które podejmują swoje czynności. W związku z masowym pomorem ryb w wodach rzeki Odry na odcinku od Oławy w dół rzeki istnieje obawa, że Odra w naszym mieście również może zawierać niebezpieczne substancje. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uspokaja mieszkańców naszego regionu. Codzienne wyniki analiz prób wody i pobierane próbki do badań przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska w Opolu i Katowicach potwierdzają brak skażenia wody w rzece w naszym województwie. Jeżeli chodzi o rzekę Odrę w jej górnym biegu, czyli tam, gdzie ta jedna z głównych polskich rzek zaczyna w naszym kraju swój bieg, więc w województwie śląskim, przez cały obszar administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przez Wody Polskie w Gliwicach, czyli począwszy właśnie od granicy państwa polskiego do stopnia wodnego ujście Nysy, za sprawą wyników próbek wód pobieranych cyklicznie, regularnie przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zarówno w Opolu, jak i w Katowicach, możemy powiedzieć, że nie odnotowano zanieczyszczenia substancjami chemicznymi czy zdarzeń, które mogłyby w jakikolwiek sposób o takim zanieczyszczeniu świadczyć i wskazywać. Dowodzą tego również nasze obserwacje, nasz dozór rzeki, monitoring prowadzony przez nasze służby hydrotechniczne, również od strony wody, a także wiedza gospodarki wodnej na temat przepływów rzeki Odry. Wody Polskie z Gliwic prowadzą również monitoring terenowy. Na odcinku rzeki Odry, będącym w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nie zaobserwowano padłych ryb oraz innych zwierząt, jak również niepokojących zdarzeń. Inspektorzy Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska w Katowicach sprawdzają jakość wody w kanale gliwickim i rzece Odrze. Próby do badań zostały pobrane trzykrotnie w trzech punktach kanału oraz dwóch miejscach na rzece. Nie utożsamiamy tych zdarzeń, które miały miejsce poniżej Oławy i na dalszych odcinkach biegu rzeki Odry z ewentualnymi zdarzeniami na terenie województwa śląskiego, które w przeszłości dotycząc egzemplarzy padłych ryb, padłych okazów ryb również występowały. Wszystko między innymi dlatego, że jak wskazują wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, w próbkach wody się to nie potwierdza, a ponadto nie obserwujemy w żadnym momencie biegu rzeki Odry padłych ryb na naszym odcinku administracji. Nasze służby terenowe dozorują tę rzekę, sprawdzają sytuację na bieżąco. W razie spostrzeżenia jakichkolwiek nieprawidłowości momentalnie alarmowane są przez naszych pracowników odpowiednie służby. Obecnie warunki pogodowe też nie wpływają korzystnie na nurt Odry w Raciborzu. W miejscu podziału nurtu na Odrę Miejską i nowy kanał Ulgi niski poziom wody wyłonił wiele mielizn i powalonych drzew ukrytych wcześniej pod wodą. Do Odry Miejskiej przepływa znacznie mniej wody, której większość samoczynnie kieruje się w stronę zapory czołowej zbiornika Racibórz. Jeżeli chodzi o stany wód w korytach rzek, w tej chwili mówimy o suszy hydrologicznej pierwszego stopnia, a to zatem idzie o niżówce hydrologicznej, czyli występowaniu wód w korytach rzek w poziomie poniższym charakterystycznym poziomom dla danego koryta rzeki, dla danego przepływu. Wszystko to jest związane niestety z właściwie bezśnieżną zimą, skąpą w opady wiosną oraz następującymi po sobie falach upałów właśnie lata, zwłaszcza w lipcu. Ten niski stan wód jest również efektem długotrwałego deficytu opadów. W tej chwili sam fakt, że mamy naprawdę niezbyt wiele wody, sprawia, że tego rodzaju obserwacje zdarzają się coraz częściej. Natomiast to, co widzą mieszkańcy, nie jest niczym innym jak naturalnym rumoszem, który po prostu został przemieszczony z napływem wód, na przykład w sytuacji stanów wysokich, a w tej chwili został po prostu ten wysoki stan obniżony, przez co również obnażone zostało to, co w korycie rzeki się znajduje. Jeżeli chodzi o udrażnianie poszczególnych odcinków, zajmują się tym również Wody Polskie, natomiast robimy to na drogach wodnych, które służą żegludze śródlądowej. Jeżeli chodzi o odcinki raciborskie, przyglądamy się sytuacji, monitorujemy ją na bieżąco i w tych nefralgicznych miejscach oraz nefralgicznych sytuacjach oczywiście usuwamy również wiatrołomy,
ponieważ musimy pamiętać, że powalone do koryt rzecznych drzewa mogą stanowić przeszkodę, za sprawą której na przykład utrudniony będzie spływ wysokich w razie wezbrania, więc również i temu odcinkowi będziemy się przyglądać. Wzmożone badania i monitoring rzeki w naszym województwie na obecność substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do dnia dzisiejszego nie potwierdziły obecności skażenia. Najmłodsi mieszkańcy Raciborza nie mogą narzekać na wakacyjną nudę. Dziś Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosił dzieci i młodzież do udziału w leśnym queście. W piątkowe przedpołudnie w Lesie Obora został zorganizowany quest dla dzieci, podczas którego pociechy miały możliwość wspólnej integracji. Przy tym poznały różnego rodzaju legendy słowiańskie oraz dążyły do odkrycia skarbu. Dzięki temu przeżyły niezapomnianą przygodę. Dzisiaj mamy zamiar przeprowadzić dzieci przez quest słowiański. Trasa to około 3 km, więc mamy nadzieję, że w półtorej godziny mniej więcej zakończymy quest. Myślę, że jest to super aktywność. Jesteśmy w lesie, jest świeże powietrze. Na pewno wyciągamy dzieci z domów, także ja się osobiście bardzo cieszę, że mogę w tym uczestniczyć i że mamy dzisiaj taką okazję, żeby im pokazać też co nieco o naszej kulturze. Taka forma edukacji jest jak najbardziej pożądana przez dzieci i ich rodziców. Poprzez zabawę maluchy łatwiej i chętniej przyswajają wiedzę. Dzisiaj mamy taki przedział, nie mamy końcówki szkoły podstawowej, mamy 8-12 lat, więc myślę, że jest to idealny wiek na to, żeby takie aktywności tutaj przeprowadzić. I też to jest poniekąd nawiązanie do tego naszego questu miejskiego, bo tam też się zajmujemy głównie średniowieczem. Tutaj tak naprawdę też takimi czasami, czy nawet jeszcze wcześniejszymi, także myślę, że będzie to super uzupełnienie. Największą atrakcją dla dzieci były zagadki oraz naleśniki z nutellą i dżemem, które czekały na nich podczas pikniku zorganizowanego na polance w ramach krótkiego odpoczynku. A co skłoniło Cię, żeby dzisiaj tutaj przyjść? Trochę mi się nudziło. No i zobaczyłam ogłoszenie, że jest takie coś, no i postanowiłam przyjechać. A jakie zadania tutaj musicie wykonywać? Różne zagadki zgadywać i zgadnąć na końcu hasło. Czy Ci się podoba? Tak. Co skłoniło Cię, żeby dzisiaj tutaj przyjść i uczestniczyć w tym queście? Naleśniki. A podoba Ci się tutaj? Tak. W programie zabawy, oprócz gry terenowej, dzieci musiały podołać różnym zagadkom, obliczeniom matematycznym oraz wykazać się orientacją w terenie. Mamy przygotowane upominki. Oprócz tych upominków takich rzeczowych mamy również paszport wizyty Racibórz, także też dzieci będą sobie mogły powbijać pieczątki i również zabrać rodziców na jakieś weekendowe spacery, wycieczki, czy to właśnie po Raciborzu, czy tutaj po wieżach widokowych w okolicach Raciborza. Na koniec zajęć pracownicy z Arboretum Bramy Morawskiej poprowadzili zajęcia, w których pokazali, jak przygotować piękne obrazy z żywych kwiatów. Przygotowano również niespodziankę w kąciku maluchła, jednak do ostatnich chwil zajęć pozostała ona tajemnicą. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Już w przedostatni weekend sierpnia odbędzie się 30. Memoriał imienia młodszego kapitana Andrzeja Kaczyny i druha Andrzeja Malinowskiego. W sobotę 20 sierpnia od 9 na Placu Dominikańskim o tytuł najtwardszego strażaka będą walczyć ratownicy z kraju i zagranicy, a po południu uroczysta inauguracja memoriału oraz koncerty. W niedzielę w Kościele Farnym odprawiona zostanie okolicznościowa msza święta w intencji strażaków, a na Placu Długosza dalsze atrakcje dla mieszkańców regionu, rajd rowerowy, strażacki konkurs i koncerty. W tym roku na scenie zobaczymy pięknych i młodych Darię Łydkę Grubasa i Michała Wiśniewskiego. Organizatorami wydarzenia są Państwowa Straż Pożarna, NSZZ Solidarność, Lasy Państwowe, Telewizja Katowice, Miasto Racibórz i Powiat Raciborski. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 8 do 22 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
Zapraszam na kolejne wiadomości raciborskie w poniedziałek. Życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.